Szanowni Państwo, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej członków sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, mojej osoby, senatora Przemysława Błaszczyka, także radnych miejskich Prawa i Sprawiedliwości na czele z panią przewodniczącą Ewą Rzymkowską. Dzisiaj spotykamy się w okresie, można powiedzieć, kilku świąt związanych z rodziną. Mieliśmy już za nami Dzień Matki, przed nami Dzień Dziecka, potem Dzień Ojca. Dlatego też dzisiaj chcieliśmy podzielić się z Państwem dobrą informacją, która dotarła kilka dni temu do nas, czyli rozstrzygnięcie programu Maluch Plus. Tutaj dla powiatu kutnowskiego 3 samorządy skorzystają z dofinansowania do stworzenia żłobków i utrzymania dzieci w żłobkach przez 3 lata. Tak jest ten program stworzony. Największym beneficjentem jest oczywiście miasto Kutno, bo to jest prawie 2,5 miliona na stworzenie miejsc, dodatkowo prawie 500 000 na funkcjonowanie. Także kolejnymi beneficjentami są gmina Oporów i gmina Krzyżanów z łączną sumą ponad 1 000 000 zł. To są kolejne samorządy, które wpisały się na tą mapę samorządów, które będą organizować taką opiekę żłobkową. Wcześniej też powstały takie żłobki w gminie Bedlno i w gminie Kutno. Od 2015 roku, kiedy Zjednoczona Prawica zaczęła rządzić, powstał rząd wcześniej pani Beaty Szydło, potem pana premiera Mateusza Morawieckiego, to wszystkie te programy doprowadziły do tego, że zaczynaliśmy w 2015 roku 85 tysiącami miejsc w żłobkach. Teraz tych miejsc jest ponad 230 tysięcy, 140 tysięcy nowych miejsc powstało w tym czasie do tego rozstrzygnięcia. To rozstrzygnięcie tego programu Maluch Plus to kolejne ponad 80 tysięcy miejsc w żłobkach. To wszystko składa się na taką ogólne wsparcie rodziny, jakie proponuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Zjednoczonej Prawicy. Przez ostatnie lata wspieramy rodziny, wspieramy macierzyństwo, wspieramy mamy. Do tego jeszcze dochodzi rodzinny kapitał opiekuńczy. Jak Państwo wiecie, w 2022 roku wprowadzona ustawa, która pomaga i umożliwia finansowanie także tej opieki żłobkowej dla dzieci 2- i 3-letnich, to jest 12 tysięcy złotych. Dodatkowo można to pobierać w 12 miesiącach po 1000 zł, rozłożyć na 24 miesiące po 500 zł. Z tym finansowaniem, jakie tutaj mamy na utrzymanie i na wsparcie dzieci w tych żłobkach, plus te środki, jakie są z rodzinnego kapitału opiekuńczego, to naprawdę prowadzi do tego, że te dzieci, można powiedzieć, bezpłatnie mogą funkcjonować w żłobkach. To także jest ogromna pomoc, przede wszystkim, tak jak powiedziałem, dla rodzin, dlatego żeby mamy mogły aktywnie wrócić do życia zawodowego, życia prywatnego po rocznej opiece nad dzieckiem, aby mogły kontynuować swoje pasje, zainteresowania i rozwijać się zawodowo. To także ma zachęcić do, można powiedzieć, zwiększania potomstwa i decydowania się na kolejne dzieci. Także jak Państwo wiecie, po ostatnim spotkaniu dużej konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości od przyszłego roku, od 1 stycznia 2024 roku zwiększamy także tak zwane 500 plus na 800 plus i to jest też dodatkowy bonus i dodatkowe wsparcie do tego, aby wspierać rodzinę, aby budować i zwiększać tą naszą możliwość demograficzną. Różne są sugestie, różnie ten program jest oceniany, ale myślę, że w pewnym sensie zrealizował te swoje założenia, jeśli chodzi o wsparcie, głównie jeśli chodzi o ubóstwo wśród tych rodzin wielodzietnych i wśród dzieci. Także ogromny wpływ miał na decyzje i wzrost, można powiedzieć, urodzeń od drugiego i kolejnego dziecka. To była duża pomoc dla tych rodzin wielodzietnych. I myślę, że będą kolejne programy, kolejne propozycje. Wiem także, i tutaj już powie pani radna,
o działaniach samorządu i samorządowców naszych w Radzie Miasta, także o dzisiejszej akcji, dzisiejszym spotkaniu później, bo jest taką tradycją, że tu radni Prawa i Sprawiedliwości z miasta Kutna w ramach takiego spotkania już związanego z Dniem Dziecka, którego obchodzimy 1 czerwca, ale tu już wcześniej, dzisiaj my też taką akcję będziemy przeprowadzać wśród dzieci, ale tu już więcej na ten temat powie pani radna, pani przewodnicząca Ewa Rzymkowska. Zapraszam bardzo. Dziękujemy urzędnikom, którzy pracowali nad wnioskami, pracowali nad projektami, opracowaniami, którzy tutaj przyczynili się do tego, że te środki wpłynęły. Wiadomo, miejsc w żłobków oby było jak najwięcej, bo potrzeby są duże. Ja sama jestem mamą i nie ukrywam, że z zainteresowaniem śledzę to, co dzieje się, jeśli chodzi w Kutnie o żłobki i przedszkola. Ale przechodząc już do rzeczy, które będziemy dzisiaj wykonywać w ramach naszych działań, to muszę powiedzieć Państwu, że tak jak co roku w okolicach Dnia Dziecka, bo nie zawsze jest to 1 czerwca, to kiedy nasze działania wykonujemy, robimy akcje w różnych miejscach, czy jest to szpital, czy są to jakieś świetlice, czy inne miejsca. Akcję polegającą na tym, że przebieramy się w postacie z bajek bądź jakieś inne stworki. Zabieramy zabawki, zabieramy słodycze i kolega Arek Olesiński zabiera gitarę i idziemy ze śpiewem na ustach do dzieci, wspólnie się bawimy i spędzamy ten czas. W tym roku pan senator do nas dołączył i mam nadzieję, że wszyscy będziemy się świetnie bawić, a w szczególności dzieci. Dziękuję serdecznie.